Kilku lat mówi się, że e-sport może kiedyś wejść do programu Igrzysk Olimpijskich. Jak oceniasz szansę na to, że tak się właśnie stanie? Eee, to ciężko jest wyrokować, dlatego że jak wiemy te dyskusje są na pewno bardzo skomplikowane samym kolei z dużą organizacją, która podejmuje, wymaga czasu, by podjąć tego typu decyzje. Mamy pewien taki, powiedzmy, pierwiosnek w postaci turnieju, który się odbył na początku tego roku w Pjongczang przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Tam był turniej, który zresztą realizowała nasza firma Interest i Masters. To był turniej zafiliowany, czy no powiedzmy przy współpracy z, z nko przed samymi igrzyskami, tak jak mówię, no nie było oczywiście to turniej olimpijski i, i, i tak go nie pozycjonujemy, to może pokazywać, że gdzieś zbliżamy się do tego momentu, albo że w tym roku jesteśmy o krok dalej niż, niż wcześniej, ale mi ciężko byłoby zgadywać, że to się wydarzy, raz, że to się wydarzy, a dwa, że wydarzy się w przeciągu jakiegoś bliskiego czasu. A to bardziej jest tak, że igrzyska potrzebują esportu czy esport sport igrzysk? Ja uważam, że obydwie strony by skorzystały powiedzmy na takiej współpracy. Ja jedynie powiedzmy z perspektywy zawodnika mogę stwierdzić, że myślę, że czułbym się dumny będąc w stanie reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich w mojej dziedzinie, czyli StarCraft 2 i fajnie jakby coś takiego byłoby możliwe. Czy to się kiedykolwiek stanie? No trudno mi stwierdzić. Myślę, że jeszcze trochę do tego daleka droga. Wielu ludzi, którzy nie rozumieją e-sportu, e, obawia się, że e-sport może w jakiś sposób próbować wykluczać ten tradycyjny sport albo spychać go na, na margines, ale ty jesteś dobrym przykładem tego, że to może iść równolegle, bo biegasz. Ostatnio miałeś okazję wystartować w zawodach biegowych Wings for Life, jak ci poszło? Tak, dokładnie. No, podobnie jak rok temu, czyli tak 16-17 km przebiegłem, ale warto właśnie zwrócić uwagę na tą kwestię, powiedzmy rozwoju fizycznego, bo e-sport bardzo, bardzo jest z tym też związany. Myślę, że kilka lat temu za dużo się o tym nie mówiło, ale żeby właśnie mózg mógł pracować na powiedzmy 100% swoich możliwości, ważne jest także dbanie o, swoje, o swoją fizyczność. No i dlatego bieganie, pływanie, cokolwiek. Siłownia jest bardzo istotna dla zawodników i myślę, że wszyscy czołowi zawodnicy już zdają sobie z tego sprawę i właśnie podejmują takie działania, no żeby poprawić swoje wyniki. A profesjonalne drużyny zatrudniają trenerów, dietetyków, psychologów? Tak to wygląda? Tak, no, e sport się profesjonalizuje we wszystkich aspektach. Profesjonalizują się organizacje, profesjonalizują się turnieje, ligi, one są naprawdę już coraz bardziej. Realizowana na takim poziomie, jaki znamy nie wiem, z Ligi mistrzów albo z innych zawodów na takiej randze międzynarodowej sportowej. I podobnie z organizacjami. Tak jak Artur powiedział, żeby utrzymać umysł na najwyższym poziomie, ciało musi być w świetnej kondycji. Drużyny zatrudniają terapeutów, dietetyków, fizjoterapeutów, fizyko trenerów itd., itd. My mamy też przykład z polskiego rynku. Mamy byłych właścicieli legii Warszawa, którzy teraz prowadzą drużynę AGO, drużynę Counter i tam są implementowane w zasadzie już tego typu znane z piłki, znane z tego profesjonalnego świata mechanizmy już w pełni profesjonalne, już takie całej otoczki prowadzenia klubu, tak jak prowadzenia organizacji sportowej. Nie wiem, czy jeszcze mają tam swoich psychologów, ale, ale są drużyny, które rzeczywiście tych psychologów zatrudniają. Twoim zdaniem, Artur, to może być korzystne dla zawodnika? W jakim stopniu psycholog może pomagać takiemu młodemu esportowcowi, który zaczyna występować w różnego rodzaju turniejach? Znaczy ja myślę, że eksperci z każdej dziedziny, które właśnie otaczają, czy tak, jak samo w prawdziwych sportach, tak samo we sporcie. No właśnie, jeśli oni są na wyciągnięcie ręki zawodnika, to mogą tylko pomóc. Nieważne, czy to jest psycholog, czy dietetyk i tak dalej. Wydaje mi się właśnie, że no, to tylko może dążyć w takim kierunku. Dlatego, że najlepsi zawodnicy będą mieli taką pomoc, a jeśli ktoś nie będzie miał takiej pomocy, no to będzie miał problemy, żeby powiedzmy rywalizować na najwyższym poziomie. No ty miałeś trema, jak pierwszy raz występowałeś w takim turnieju i mnóstwo ludzi oglądało Twoją grę na żywo i fizycznie fizycznie byli, byli w pobliżu? No oczywiście, że tak. Ja myślę, że każdy zawodnik, który przebijał się powiedzmy na, na, na profesjonalnej scenie miał gdzieś tam jakieś swoje początki na mniejszych turniejach z publicznością i, i myślę, że każdy przeżywał tą tremę. Ale no doświadczenie, już w tym momencie grałem w Starcrafta 2 8 lat i, i to naprawdę po, dosyć szybko mija po kilku turniejach, zawodach. Także na początku jest ciężko, ale w tym momencie to wychodząc, jakby moje nerwy ruszają się tylko w moment, kiedy gram przed polską publicznością, bo wtedy to jest po prostu niesamowite uczucie są też pomysły na to, żeby kluby piłkarskie utworzyły swoje sekcje e sportowe, żeby szkoliły zawodników i żeby drużyny piłkarskie, które grają w Ekstraklasie, miały swoich odpowiedników w lidze e-sportowej, która też może, może być transmitowana później w telewizji. Czy nie odnosisz takiego wrażenia, że w ciągu kilku lat może się tak wydarzyć, że ta liga e-sportowa będzie miała większą oglądalność niż piłkarska Ekstraklasa z żywymi piłkarzami? No pytanie jest złożone. Czy tak na pewno ten trend, w którym drużyny znane z boisk zakładają swoje dywizje e-sportowe jest widoczny. Jest widoczny w Polsce, jest widoczny poza Polską. Z wydarzeń z ostatnich tygodni wiemy, że taka liga e-sportowa Została założona w Danii. To chyba informacja z tego tygodnia czy z zeszłego. Premier League założyło również tą taką część esportową. W Polsce są już takie dywizje e-sportowe Wisły-Płock, Legii Warszawa, Piasta, Gliwice i pewnie innych drużyn, które, które może dziś tutaj dołączyły do tego grona, czego ja nie pamiętam. Czyli to się na pewno dzieje. Co do oglądalności, ja myślę, że bezsprzecznie piłka nożna zostanie najbardziej masowym, masową rozrywką, taką, którą uczestniczymy jako widzowie i jej nic nie zagrozi, ani e-sport jako taki, ani inna dyscyplina sportu. Jeżeli chodzi o sam, samą piłkę nożną i jej odpowiednik, czyli granie w FIFA, ja myślę, że fenomen FIFA jest taki, że ona jest bardziej istotna dla graczy. To ja mogę zagrać Messi, ja mogę zagrać Ronaldo, ale jeżeli miałbym móc oglądać Messiego albo Ronaldo, no wybiorę jednak zawsze tego e, żywego człowieka, który nie jest wynikiem działania algorytmu, e, tylko jest to rzeczywiście on. Czyli innymi słowy piłka będzie taką królową tej rozrywki. Esport jej nie zagraża. Esport jej nie zagraża.